Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Przed nami kolejne studium Pisma Świętego i cały nowy temat, który przez kolejny kwartał będziemy wspólnie rozważać. Będziemy zastanawiać się nad prawem i nad jego prawodawcą. Chrystus i jego prawo to będzie temat naszych kolejnych rozważań, a dzisiejszy temat to prawo w czasach Chrystusa. Bardzo serdecznie zapraszam. Ja nazywam się Marek. W naszym studium udział wezmą Konrad, Tomek i Artur. Rozpoczynając studiowanie Pisma Świętego, rozpoczniemy oczywiście modlitwą, żeby to było studium, w którym Pan Bóg będzie nas prowadził. Konradzie. Drogi Panie, prosimy Cię o prowadzenie, aby nasza dyskusja pomogła nam jeszcze lepiej zrozumieć to, kim jesteś i jak bardzo nas kochasz i czego od nas wymagasz, czy pragniesz, abyśmy żyli, czy robili. Prosimy o błogosławieństwo dla nas, jak i dla wszystkich tych, którzy biorą udział razem z nami w tym studiu. Amen. 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 Czy zapłaciliście kiedyś mandat? Taki drogowy. Tak. Zdarzyło się? Zdarzyło się dostać, zapłacić. Już kierowca bez mandatu, tak żołnierz bez dwóch. Jak to możliwe? Żeby nie mieć czegoś takiego. Chyba uczeń bez dwóch, a żołnierz bez karabiny. Dokładnie. Tak. Czyli zdarzyło wam się. Czy to było przyjemne doświadczenie? W ogóle. Nie. W ogóle nieprzyjemne. Nieprzyjemne. Nie, no z pewnością otrzymywanie mandatów nie jest przyjemne. Niemniej jednak ma wymiar dyscyplinujący. Tak, a dużo ty, Arturze, od... ty pozytywne dużo, doświadczenie? Dużo zależy od tego jeszcze, jakie podejście ma władza, policjant. Jakiś czas temu policjant zatrzymał mnie. Kontrola, prawda, trzeźwości. Ale mówię, od 30 lat nie piję. A kierowca się policjant się wykrzywił. A co, mam panu pogratulować? Po prostu był zły. Chętnie pewnie by mi wlepił mandat, gdybym nie trzeźwy. Był zły, że nie mógł dać mi mandatu i jechałem dalej. Ale policjant nie był szczęśliwy, że nie pije. Ale to nie jest jego wina, ponieważ komendanci wymagają jakichś tam wyników. Statystyk, wyników, no i oni muszą to robić. Tak, a my jesteśmy tego tak ofiarami. Można tak powiedzieć. Zdarza się. No człowiek jeździ i zdarzają się mandaty, nie są to przyjemne doświadczenia. I to nie z tego powodu, że gdzieś tam człowiek jest jakimś piratem drogowym, tak, ale no... Przeoczenie. Tak, tak, na pewno. No dobrze, ale czy w takim razie jesteście przeciwko prawu? No to nie było mi przyjemne spotkanie z prawem, z przedstawicielem prawa, konsekwencje prawa. Czy jesteście przeciwko prawu? Generalnie prawo jest to bardzo szerokie pojęcie. Kiedy myślę o prawie, jest to taka szeroka droga, natomiast na tej drodze mamy wiele, wiele pasów. Prawo karne, administracyjne, cywilne, rodzinne. Mówiąc o prawie, dobrze było sprecyzować, jakie, które prawo mamy na myśli. No tutaj było drogowe. Tutaj było prawo drogowe. Lubicie prawo grawitacji jeszcze jest. Też jest. Naprawdę jest ich sporo. To drogowe jest w porządku? Lubicie je? Nie do końca. Czasami jest przebudowa drogi, ustawione są znaki, przebudowa jest skończona, znak ograniczający prędkość nadal jest. No i policja sobie tam często stoi. Skończona robota, człowiek sobie, prawda, jedzie no 70 na godzinę, znak jest do 50. No i... Przeważnie nie lubimy, ale przeważnie nam to ratuje życie. Tak. Ja będąc swego czasu w Indiach, widziałem, jak wygląda ruch drogowy, kiedy nie ma znaków albo większość nie przestrzega tego, co jest powiedziane. No jest chaos absolutny. I wtedy człowiek zaczyna doceniać, że pewne regulacje jednak się pojawiają. Dobrze, tutaj sobie chwilkę o prawie drogowym porozmawialiśmy, a gdybyście na przykład chcieli wybudować dom i zastanawialibyście się, jak blisko posesji sąsiada można wybudować, to do jakiego prawa zajrzycie? Z pewnością do prawa budowlanego. Tak jest, prawo budowlane, ono też ma swoje regulacje, wiele tam różnych komentarzy znajdziemy, wskazówek, tak można, tak nie można. Jakieś forum prawnicze w internecie. Tak, no żeby znowu ta nasza architektura była w miarę uporządkowana. I tu jest problem. Często ludzie się budują zgodnie nie z prawem, a potem starają się to uprawomocnić na przykład. No
Dużo jest dyskusji na temat prawa. No widzimy, kolejne kodeksy się pojawiają. A gdyby ktoś sugerował, że kobiety są ważniejsze od mężczyzn na przykład, to gdzie byście zajrzeli? Do jakich praw? Gdzie tutaj swoich praw męskich byście szukali obrony? W Konstytucji na przykład. Tak jest, w Konstytucji. Konstytucja mówi, mężczyzna i kobieta są sobie równi. Także możemy być spokojni, prawo nam to gwarantuje. Jeszcze. Tak. No, Konstytucja jest takim ważnym dokumentem, który nie tak łatwo ulega zmianie. Sami teraz mieliśmy okazję wymienić trochę tych praw. Jedne elementy naszego życia określone są tu, inne tu. Jedne prawa są nadrzędne, tak jak Konstytucja, inne gdzieś tam trochę bardziej pomniejsze. I tak jak w naszym świecie my się gdzieś nauczyliśmy poruszać i wiemy, tak, gdzie szukać danych regulacji i przepisów, tak również w czasach Pana Jezusa sporo było praw, które ludzie ogólnie nazywali prawem, tak jak my przed chwilą to czyniliśmy, chociaż wiemy, o jakim prawie myślimy czy mówimy. No i podobnie było tam. Dzisiaj będziemy chcieli zastanowić się, jakie prawa ograniczały, a czasem dawały pewne możliwości, chroniły człowieka w czasach Chrystusa. Takie powiedzenie, dura lex, sed lex. Z czym to się będzie wiązało i co to znaczy? Jest to łacińska sentencja nawiązująca do prawa, która brzmi twarde prawo, ale prawo. Tak jest. I ono nawiązywało do jakiego prawa? Oczywiście rzymskiego. Tak jest. To rzymskie prawo miało być takie twarde, ale którego przestrzeganie miało dawać porządek, bezpieczeństwo. Tak. I w takim razie, szukając na kartach Pisma Świętego, Nowego Testamentu, rzymskich praw, na jakie byście mogli wskazać? Jakieś historie, teksty? Czy znajdziemy rzymskie prawo w Nowym Testamencie? Wiele takich praw mamy, natomiast jedno z nich znajdziemy w Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 2, od wersetu 1. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego, że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią. Tak jest. Mamy tutaj pierwszą historię. Nie będziemy jej tutaj za bardzo komentować. Ja chciałbym poczynić komentarz. Jednak. Może uściślimy to, że nie jest to prawo, tylko to jest jakieś rozporządzenie. Jednorazowe, to nie było coś, co obowiązywało zawsze. Tak to miało być zrobione, więc jak najbardziej jest to jakby w obrębie gdzieś tam, nie wiem, sfery legalistyki rzymskiej. Natomiast no, jeszcze może znajdziemy jeszcze lepsze przykłady. Chociaż nie krytykuję go, ale... Tak, na początek niech będzie ten. Co dalej? W 15 rozdziale Ewangelii Świętego Jana czytamy o procesie Jezusa Chrystusa i wtedy... Od 4 wiersza czytamy takie słowa. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im: oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat: oto człowiek. A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: weźcie go wy i ukrzyżujcie. Ja bowiem winy w nim nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy prawo, a według tego prawa winien umrzeć, bo czynił się Synem Bożym. Tak. No mamy tutaj odniesienie do prawa. Napięcie pomiędzy prawem jednym religijnym, bo czynił się Synem Bożym. No kogo to obchodzi, moglibyśmy powiedzieć, w Cesarstwie Rzymskim. I napięcie, i to napięcie między prawem rzymskim, Piłat mówi, ja nie znajduję w nim winy, czyli według naszego prawa on jest czysty. Zgadza się. Zarzut. Jeżeli nie wykonasz naszego polecenia, to niestety jesteś wrogiem cesarstwa. Widzimy tutaj w ogóle całą historię, która prowadzi do ukrzyżowania, która była stricte związana właśnie z rzymskim prawem. Za największe przestępstwa było ukrzyżowanie. W innych prawach innych narodów to nie funkcjonowało. Czyli faktycznie mamy kolejny przykład. Czyli prawo rzymskie ukształtowało dzisiejsze chrześcijaństwo.
Nie mielibyśmy krzyża, tylko kamienie. Nie mielibyśmy, Paweł nie pisałby, że jedyna mądrość, czy wszystko, co postanowiłem umieć między wami, to mowa o krzyżu, tak? Czy o Chrystusie i to ukrzyżowanym, tylko byłoby ukamienowanym. Więc prawo rzymskie wpłynęło w ogóle na Nowy Testament i na, nie wiem, na W jaki sposób też wypełniło proroctwa Starego Testamentu, z Psalmu 22, gdzie było przepowiedziane, jak umrze Mesjasz. Mamy węża, który był przez Mojżesza na Boży rozkaz podniesiony i każdy miał patrzeć na niego, być uzdrowionym, więc faktycznie no, znajduje to pewne wypełnienie. Jest tekst, który chciałem prosić o przeczytanie. Mateusz, 5 rozdział, 41 wiersz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie? Czy to jest jakieś odniesienie do rzymskiego prawa? No niestety jak najbardziej jest. W związku z tym, że Rzym podbił Jerozolimę, podbił Izrael, państwo izraelskie było w niewoli rzymskiej. No i był taki przepis, który mówił, że każdy żołnierz mógł przymusić mężczyznę do niesienia ciężaru, tobołku. Jedną milę musiał to wykonać. I bardzo często żołnierze czerpali z tego satysfakcję. Hej, pozwól, to ty Żydzie, do ciebie mówię, bierz to. No i człowiek, jak człowiek jest przymuszany do czegoś, to jest nieszczęśliwy, jest zły. Natomiast Pan Jezus powiedział, nie denerwujcie się, nie buntujcie się, nie pozwólcie się, prawda, poniżać, wyprowadzić z równowagi, ale jak ktoś cię przymusza, niech nie ma tej satysfakcji, radości, że po prostu ma nad tobą władzę, a zanieś mu i dwie mile, niech się z tego nie cieszy. A wręcz pokaż, że jesteś życzliwym człowiekiem, a może przez ten czas będzie okazja z nim porozmawiać. Mamy tutaj faktycznie przykład rzymskiego prawa, kolejny. Kolejne jest prawo, które również dzisiaj mamy. Nie wiem, czy może z telewizji ktoś kocha to prawo. No myślę, że niewielu jest zwolenników. Mam na myśli podatki. Kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza, 22 rozdział, czytamy tam, że bardzo sympatycznie ludzie, byli to faryzeusze. Czytamy 22 rozdział Ewangelii Mateusza od wersetu 15. Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jakby go usilić słowem. Wysłali do niego uczniów wraz z Herodianami, którzy powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i drogi Bożej wprawdzie uczysz i na nikim ci nie zależy, albowiem nie ogląda się na osobę ludzką. Powiedz nam przeto, jak ci się zdaje, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie. I wydaje się, podatki... że w sumie złapali Jezusa w ogień krzyżowy. Jak powie, że tak, no to współpracujesz z okupantem. Jak powie, że nie, zaraz doniesiemy, że podburza lud. No ale Pan Jezus powiedział, mówił tutaj o pieniążkach. Oddajcie to, jest, co jest cesarskiego cesarzowi, czyli co? Podatek. A Bogu mamy oddać to, co jest Bożego, czyli? Siebie samych. No nie bardzo. Oczywiście, że tak, ale konkretnie. Pan Jezus mówi to o pieniądzach, więc chodzi o podatek i dziesięcinę. Mnie się bardzo podoba ten przykład, bo Pan Jezus pokazuje monetę i tam jest czyja podobizna? Cesarza. Cesarza mówi, oddajcie to cesarzowi, bo tu jest jego podobizna. A oddajcie Bożemu to, co jest Boże. Gdzie znajdziemy Boże odbicie, tak jak na tej monecie było odbicie cesarza? Gdzie jest Boże odbicie? Oczywiście w 10 przykazaniach, które stanowią odbicie Bożego charakteru. Ja bym powiedział, że Jezus jest odbiciem Boga, tak mówi do Hebrajczyków, 1 rozdział, 3 wers. Kiedy Pan Bóg stworzył człowieka... Zadajesz trudne pytanie, musisz bardziej skonkretyzować. Oczywiście, staram się jak najbardziej. Kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, o czym czytamy na pierwszych kartach, to uczynił go na czyje podobieństwo? Na swoje, więc jesteśmy odbiciem, jesteśmy podobni do Pana Boga. Więc tak jak na tej monecie było podobieństwo cesarza, które należało oddać cesarzowi, tak my jesteśmy... podobieństwem, powinno tak być. My powinniśmy być podobni do Pana Boga i do Niego powinniśmy należeć. Taki lekki krzyżowy ogień, a może jakieś takie pytanko dla telewidzów? Przechodzimy dalej do tematu. Myślę, że ta sprawa, każdy gdzieś sobie znajdzie dobre wnioski z tego. Na przykład 5.1 rodzaju. Czy Pan Jezus przestrzegał prawa rzymskiego? Przestrzegał. Tutaj mieliśmy... Na tyle, co Ewangelię sprawozdają, to nie widać, żeby nie przestrzegał. A we wszystkim był lepszy niż ja. Piłat nie znalazł winy. Piłat stwierdził, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Tak. Więc z tego wynika, że przestrzegał prawa. Gdyby coś na niego mieli, to na pewno by to wykorzystali. Tak jest. Ponadto, gdyby nie przestrzegał prawa, gdyby złamał jakiekolwiek prawo,
stałby się grzesznikiem. Odwołując się do tego tekstu, który został przeczytany, moment, kiedy Pan Jezus stoi przed Piłatem, Pan Jezus został określony, że nie ma w nim winy. Piłat to powiedział, ale mówi, wy go osądźcie według waszego prawa. Tak, bo oprócz tego rzymskiego prawa funkcjonowały inne prawa. Rzymskie było najważniejsze, no bo to okupanci, ale teraz te inne prawa. Do jakiego prawa odwoływał się Piłat? Jakie prawo było konstytucją narodu izraelskiego? Chodziło ci zapewne, Marku, o prawo mojżeszowe. Konstytucją państwa izraelskiego czy Izraela było prawo, które Bóg przekazał Mojżeszowi na górze Synaj. On to potem spisał i Żydzi się do tego stosowali zarówno w sferze czy to państwowej, cywilnej, czy karnej, czy sanitarnej, czy religijnej. No to po prostu było dla nich Biblią, dosłownie. Tak, to był ich najważniejszy kodeks. Czy Rzymianie pozwalali przestrzegać tego prawa? Jak najbardziej tak. Rzymianie byli narodem tolerancyjnym. Niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę, że wśród tych wszystkich praw, kodeksów, znajdujemy w Piśmie Świętym jeden najważniejszy kodeks, który wypisał Pan Bóg na kamiennych tablicach własnym palcem i przekazał Mojżeszowi. Jest to dekalog. Na tyle, na ile było to zgodne z prawem, na tyle pozwala. Na przykład, ale wchodząc w słówko, koledzy, była taka kwestia, gdzie czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale mamy dekalog, a dwa rozdziały dalej jest powiedziane, czarownicy nie pozostawisz przy życiu. Dopóki Pan Bóg był prezydentem Izraela, to prawo funkcjonowało. Kiedy Izrael znalazł się pod okupacją Rzymu, Żydzi nie mieli prawa wykonywać wyroków śmierci, więc tutaj potrzebne było im, prawda, pozwolenie władz rzymskich. Mieli to pozwolenie? Mogli stosować swoje prawo? No nie do końca. Nie do końca. Tyle, dopóki nie przeczyło, nie negowało prawa rzymskiego, tyle mogli. Jakie prawa znajdujemy w Nowym Testamencie, w czasach Chrystusa, z tych praw mojżeszowych? Przykłady zastosowania, gdzie ktoś do nich się odnosi, komentuje je w jakiś sposób. To jest ciężkie też pytanie, kolejne ciężkie pytanie, ponieważ wiele kwestii zawartych w prawie mojżeszowym były wcześniej zawarte, jak na przykład obrzezywanie, już znane jest od Abrahama, ale ono potem było zawarte również w prawie mojżeszowym. Składanie ofiar znane jest od bram Edenu, a Jan Chrzciciel mówi o Jezusie, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Więc no widzimy, że te wszystkie prawa, które Bóg wcześniej nadawał po kolei, one się znalazły również w prawie mojżeszowym i w Nowym Testamencie podałem dwa takie przykłady, kiedy ono wystąpiło. Mamy obrzezanie, tak? Ofiary, do nich jeszcze za chwilę wrócimy. Jakie jeszcze przykłady znajdujecie w Nowym Testamencie prawa mojżeszowego? Oczyszczanie się rytualne, kiedy tam jest kwestia... Obmywania rąk, tak? Nie. Też, ale chodziło mi też na przykład o kobietę, która porodzi, ma tam jakiś okres rytualnego oczyszczenia, nie wiem, chyba tydzień, strzelam. Chodziło o Marię, Matkę Jezusa. Tak jest, było coś takiego. Jakie jeszcze przykłady? Tego, czy urodziła chłopca, czy dziewczynkę. Jakie jeszcze przykłady? Przykładem może być sytuacja, w której Jezus jest przyniesiony do, mały Jezus jest przyniesiony do świątyni. Jest to zwyczaj, który praktykowano po urodzeniu pierwszego dziecka w małżeństwie izraelskim celem ofiarowania go Bogu, poświęcenia go Bogu. Mhm, tak. I tam jest opisane, że rodzice Jezusa składają ofiary. Zgodnie z prawem Mojżesza. Jakieś jeszcze odniesienia do prawa mojżeszowego? W nawiązaniu do obrzezania, to jest Pan Bóg adoptuje pewne rzeczy i to jest naprawdę też genialne, że dopiero w XX wieku odkryto, dlaczego obrzezanie po prostu 8 dnia akurat. Bo nie 7, nie 9, 8 dnia jest największa krzepliwość krwi. Interesująca ciekawostka. Jakie jeszcze przykłady zastosowania prawa mojżeszowego? Ewangelia Jana, 8 rozdział, pewnego razu przyprowadzono kobietę przyłapaną na cudzołóstwie do Jezusa i powiedziano mu, przyłapano tą kobietę na cudzołóstwie, Mojżesz takie kazał kamienować, a ty, mistrzu,
co powiesz. No i cała sytuacja się dalej toczy. Jezus ani nie potępia tej kobiety, chociaż niektórzy twierdzą, że powinien. Nie potępia również faryzeuszów. Ja uważam, że powinien, ale oni po prostu wszyscy sami odpuszczają, odchodzą. Kobieta zostaje uratowana, zbawiona. I co jest niesamowite, Mojżesz nakazał na takie kamienować, ale to nie jest prawda. My nie wiemy. Częściowa prawda. Po pierwsze, nie jest to prawda, to w ogóle nie jest prawda. Dlaczego? Po pierwsze, nie ma drugiej osoby winnej. Skoro nas cudzołożyła, powinna prawda z kimś, więc powinno być dwoje, to jest jedna rzecz. Czytamy w 5 księdze Mojżeszowej, jeżeli była to panna uwiedziona, to miał powiedzieć za żonę. Nie ma mowy o kamienowaniu. Dobrze jest znać prawo. To Boże przede wszystkim. Czy Pan Jezus przestrzegał tego prawa mojżeszowego? Przestrzegał. Przestrzegał? Jakieś momenty, kiedy to były odniesienia do rodziców Pana Jezusa, a sam Pan Jezus? Kiedyś Piotr bardzo się pośpieszył, bo to wielki kochany, ale bardzo prędki, bardzo szybki człowiek. I faryzeusze zadali pytanie, dlaczego nie płaci podatku za świątynię? I wtedy Pan Jezus mówi do Piotra: Piotrze, idź złów rybę, ta rybka będzie miała pieniążek w dziobie. W ciebie? Pyszku. W pyszku, przepraszam. I zanieś, prawda? I zaniósł, zrobił to. Nie musiał, ale zapłacił. Mhm. Również możemy tutaj wskazać na przykład sytuacji, w której Jezus Chrystus, mówiąc o uczonych w piśmie, mówi: postępujcie tak, jak według tego, co mówią, ale słuchajcie tego, co mówią, ale nie postępujcie według tego, według wzoru, jaki oni wam prezentują. Ich postępowanie. A więc szanuje porządek, który jest ustanowiony, uczy pewnego szacunku do urzędu kapłańskiego, chociaż nie zaleca powielania złych wzorców. Pan Jezus, widzimy, że chodzi na święta, na które wszyscy Żydzi mieli chodzić kilka razy do roku do Jerozolimy. Pan Jezus tam chodzi, bywa tam, no je wieczerze. My to nazywamy wieczerzą pańską, ale spożywa paschę. Tak. Więc no, nic nie wskazuje na to, żeby miał nie przestrzegać, a napisane jest i w księdze Izajasza, i w pierwszym liście Piotra 2,22, że on grzechu nie popełnił. Winy na nim nie znaleziono, więc... Bardzo płynnie przeszliśmy tutaj jakby do kolejnej sfery, którą obejmowało prawo mojżeszowe, bo przed chwilą zajmowaliśmy się tymi cywilnymi, codziennymi sprawami, kwestie rozwodu, kwestie lewiratu, czyli kiedy umarł mąż, to ktoś się miał zatroszczyć o wdowę. Wiele tych spraw faktycznie pojawia się w Nowym Testamencie. Pan Jezus przestrzega tego. Tego nikt mu nie zarzucił, że tam jest coś nie tak z nim. No, czasem co do przestrzegania dnia sobotniego były zastrzeżenia co do Pana Jezusa. Ale ta sfera teraz związana z ofiarami, ona też jest bardzo ciekawa i może jako wstęp przeczytamy sobie tutaj słowa z Księgi Kapłańskiej. Pierwszy rozdział od pierwszego wiersza. I przywołał Pan Mojżesza i przemówił do niego z namiotu zgromadzenia tymi słowy. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, jeżeli ktoś z was chce złożyć ofiarę Panu, to niech złoży ofiarę swoją z bydła rogatego lub strzody. Jeżeli ofiara jego ma być całopalna z bydła rogatego, to niechaj złoży na nią samca bez skazy. Niech przyprowadzi go do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby znaleźć upodobanie u Pana. Niech położy rękę swoją na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej, aby zostało przyjęte z upodobaniem, jako przebłaganie za niego. Potem zarżnie tego cielca przed Panem, a synowie Aarona, kapłani, ofiarują krew i pokropią tą krwią dookoła ołtarza, który jest u wejścia do namiotu zgromadzenia. Te przepisy, o których przed chwilą przeczytaliśmy, pojawiły się w prawie Mojżesza. Czy to jest pierwszy moment, kiedy one pojawiają się w Piśmie Świętym? Nie. Pan Bóg już zaraz po grzechu daje proste instrukcje na temat składania ofiar, na temat tego, co to jest. Później widzimy, że kontynuuje tą naukę Noe, Abraham, aż dochodzimy do tego prawa mojżeszowego, kiedy to już jest spisane. I tak bardzo wyraźnie podzielone, sprecyzowane. Jaki był cel tych ofiar? Tak, zupełnie krótko, gdybyśmy sobie mogli też odpowiedzieć. To jest niesamowite, że w wielu religiach świata człowiek został zobligowany do składania ofiar, aby przebłagać bóstwo. Natomiast ofiary, które były składane w Starym Testamencie, były to ofiary przebłagalne, z tą świadomością, że Pan Bóg przelał swoją krew,
Stoi z tą świadomością, że umierają baranki, ale kiedyś przyjdzie Zbawiciel, który przeleje swoją krew za nasze zbawienie. W innych religiach ofiary miały zmienić nastawienie Boga do ludzi. W religii Boga Jahwe ofiary miały przede wszystkim zmienić nastawienie ludzi do Boga, bo Bóg zawsze jest miłością w stosunku do nas. I On jest gotowy przebaczyć nam nawet wtedy, kiedy my o tym nie myślimy. A te ofiary miały właśnie nam pokazać, że powinniśmy pomyśleć, co my tak naprawdę robimy, jeśli grzeszymy i łamiemy to prawo. Mhm. Tak, od samego początku Mojżesz to bardzo wyraźnie precyzuje, każde święto, różne ofiary. Czy mamy to prawo również w Nowym Testamencie? Już w kilku tutaj komentarzach się pojawiły wasze odniesienia do tych wydarzeń, ale gdybyśmy jeszcze mogli sobie kilka wyłowić. Mamy. Jest świątynia, tak zwana świątynia Heroda. Są kapłani, są ofiary, są święta. Nie ma Arki Przymierza, ale wszystko oprócz tego mniej więcej gra. Świątynia funkcjonuje. Tak, więc jest to obecne. To prawo funkcjonuje. Tak. Rzymianie nawet nie przeszkadzali. Nie przeszkadzali. Czy Pan Jezus przestrzegał tego prawa? Przestrzegał. On był w sumie wypełnieniem. Przecież On był naprawdę prawdziwym barankiem i prawdziwym arcykapłanem. Mhm. Powiedział, nie myślcie, że przyszedłem zmienić coś w prawie, czy w prorokach przyszedłem wypełnić to. Teraz moja parafraza, o czym prorocy pisali, zapowiedzi i to, co było zapowiedziane też w prawie mojżeszowym, w tych wszystkich symbolach, to jestem tego wypełnieniem. Dlaczego Pan Bóg dał ludziom tyle przepisów? Kiedy otwieramy te księgi Mojżesza, bo teraz mówiliśmy o prawie mojżeszowym, zarówno tej sferze cywilnej, gdzie było powiedziane nawet jak jakaś krzywda się komuś stanie, to ile trzeba oddać, a jak wół czy jakieś inne zwierzę przyjdzie i stratuje to, co się ma wydarzyć. Mieliśmy tutaj prawo religijne, które mówiło o wszystkich świętach, ofiarach. Dlaczego to Pan Bóg tak bardzo rozdrobnił? To może ktoś powie, ciężko to spamiętać. Nie można było prościej? Z pewnością należy patrzeć na to w taki sposób, że istotą prawa jest zawsze miłość, przynajmniej w przypadku prawa, które wydaje Pan Bóg. I myślę, że warto o tym pamiętać. Każdy przepis, który znajdujemy w Piśmie Świętym, nawet jeśli go dzisiaj nie rozumiemy z powodu tego, że żyjemy w innych warunkach kulturowych, zawsze był podyktowany miłością. Jesteśmy skłonni do tego, aby zawsze obejść prawo, znaleźć lukę i wykorzystać to. I to każdy z nas, jak tu siedzi, jeśli możemy coś zrobić zgodnie z prawem, ale na swoją korzyść, ale czego prawo nie uwzględniło, to robimy. I tak było zawsze. Grzesznik tak ma. I tak było zawsze. I dlatego Pan Bóg podjął próbę zabezpieczenia wielu możliwości, żeby nie zgrzeszyć albo żeby dobrze nam się po prostu żyło. Dał dużo przepisów, żeby nam się lepiej żyło. Czyli im dalej od Edenu, tym tych praw więcej i więcej. A z drugiej strony, można im tak bliżej powiedzieć. Chrystusa, im bliżej Boga, naprawdę wszelkie utrudnienia czy wszelkie precyzyjne prawo nie jest potrzebne. Jeżeli jesteśmy bliżej Boga, to podświadomie Jego Duch prowadzi nas, że tego prawa po prostu nie widzimy, nie ogranicza nas. Bo Boże prawo, jeżeli jesteśmy w porządku z Bogiem, jest prawem miłości i wolności. Mm-hmm, tak, czyli im dalej od Boga i Edenu, tym więcej praw. Im bliżej, im bardziej wracamy, tym Dokładnie. Mniej. Kolejny element, na jaki temat chcemy chwilkę pomówić, to prawo nauczycieli pisma, prawo rabinackie, które już wtedy zaczynało obowiązywać. Kolejni nauczyciele się pojawiali, którzy mieli swoje komentarze, swoich uczniów. Co to było za prawo? Skąd ono się wzięło? Gdybyście mogli tutaj kilka słów waszego komentarza. Bóg w ogrodzie Eden dał prostych 10 przykazań, 10 praw szczęścia. Kiedy czytamy Słowie Bożym, później doszły system ceremonialny, więc generalnie Żydzi, mówiąc o prawie, mieli na myśli dwie rzeczy. Mówili o dekalogu i mówili o pięciu księgu Mojżesza, czyli o Torze. Jednak była też taka tradycja, aby tak nauczyciele zakonu mieli taką cechę, że w IV, V wieku przed Chrystusem lubili definiować pewne rzeczy, więc było takie prawo, które wiele set praw zawierało, nie spisanych. To się później znalazło spisane w Misznie. 3 wieki po Chrystusie zostało spisane, więc były takie ludzkie tradycje, niebiblijne, które były komentarzem ludzkim. Mhm. Miały służyć czemuś dobremu, miały to uporządkować, miały ewentualnie uzupełnić te luki, jeżeli Pan Bóg czegoś nie dopowiedział. Czy znajdujemy jakieś przykłady na kartach Nowego Testamentu tych praw rabinicznych? W 7 rozdziale Ewangelii Marka czytamy taką historię, której
Jezusowi i jego uczniom zarzuca się nieprzestrzeganie obrzędów ustanowionych przez starszych, a mianowicie chodzi o jedzenie chleba nieumytymi rękami. I Jezus Chrystus zwraca tutaj na to uwagę, że jest to sprytny wybieg z ich strony, po to tylko, by przyłapać Jezusa i jego uczniów na jakimś potknięciu, ale zwraca też uwagę na to, że ludzie ci przestrzegają nauk w istocie ludzkich, natomiast Boże prawa omijają. I podaje tutaj przykład właśnie takiej sytuacji, w której dziecko, składając dar na świątynię, jest uwolnione od troski o własnych rodziców. Jest to prawo, które właśnie wymyślili uczeni żydowscy. Ludzkie prawo miałoby służyć czemuś dobremu, żeby w świątyni było więcej, ale no, pominęli coś, co Pan Bóg powiedział. Jakie jeszcze przykłady znajdziemy na kartach Nowego Testamentu? Tu była też mowa, dygresja, o myciu rąk, prawda, o nieczystości. Bardzo ważne, żeby powiedzieć, że to nie była brud w sensie nieczystości higienicznej, to była nieczystość rytualna. I w czasach Pana Jezusa tą nieczystość rytualną traktowano jako grzech, jako nieposłuszeństwo Panu Bogu. Żyd, który zapomniał umyć rękę, pewien rabin, który zapomniał umyć ręce przed posiłkiem, został ekskomunikowany i po prostu wyklęty. Był taki przesąd, że jeżeli po prostu Żyd wierzący nie obmyje rąk rytualnie przed posiłkiem, zaatakuje do demon Szyba. A co z sabatem? Na przykład właśnie chciałem powiedzieć, że to prawo rabinackie również odnosiło się do sabatu. Na przykład mamy zalecenia, czy nawet nakazy w Księdze Izajasza, żeby nie wykonywać podróży w szabat. Ustalono to na 1000 kroków. No i przez to był jakby zdefiniowanie, co to znaczy wykonywać podróż. No i to był już przepis ludzki, który jednak no, nie był może idealny, jak widzimy to z perspektywy czasu. Tak, także sam prawodawca i ten, który najlepiej wiedział, jak szabat przestrzegać, Pan Jezus, został oskarżony, że łamie ten szabat, bo to się nie zgadzało z tymi ludzkimi przepisami. Pan Jezus łamał ograniczenia ludzkie. Bóg dał dzień sobotni jako dzień szczęścia, radości, nabożeństwa, społeczności. Natomiast Żydzi wymyślili pewne ograniczenia, jak tu było powiedziane, że można ileś kroków w szabat wykonać. I to było ludzkie prawo. A później kolejne prawa, żeby to ludzkie prawo obejść. Na przykład w dzień sabatu w odległości powiedzmy 1200 kroków od domu stawiono naczynie z wodą i mówiono, dotąd jest mój dom. Ale potem kolejną butelkę z wodą i w ten sposób wymyślano jedno głupie prawa, potem kolejne, żeby to pierwsze obejść. Smucz. Nie można jechać na koniu, tylko jak wsadzisz butelkę na siodło, no to płyniesz. Tak. Tak jak kiedyś ludzie wymyślali różne prawa, żeby wszystko było bardziej w porządku. Czy jest to również dla nas jakieś zagrożenie, że i my dzisiaj możemy coś poustanawiać, żeby no, Kościół był świętszy, a jednak nie będzie to Bożym zamierzeniem? Niestety, Marku, no, każdemu grzesznikowi istnieje to niebezpieczeństwo, że człowiek jest jak grabie, że generalnie interpretuje pewne rzeczy na swoją korzyść, dla swojego dobra, no i często to może być niezgodne z wolą Bożą. Zastanawiam się, nie czy, ale ile było takich kazań, które kiedy mówiłem, to Pan Jezus, mam nadzieję, że się tylko uśmiechał, mam nadzieję, że nie płakał, ale na pewno się mógłby ze mną polemizować. Na pewno były takie kazania, tylko się zastanawiam, ile takich było. Od kiedy prawo rabiniczne istniało, tak mniej więcej? Mniej więcej po wygnaniu babilońskim, kiedy oni zaczęli wracać. Na dobrą sprawę było to efektem ich ożywienia religijnego, ale ono trochę poszło w zbyt bardzo jakiś taki radykalne... 4 wiek przed Chrystusem. Radykalne... Czyli przed tym okresem nie było tych praw. Nie. A prawo rzymskie, od kiedy byśmy, na kiedy byśmy je datowali? No prawdopodobnie od tego, kiedy Rzym zaistniał, czyli 7 wieków przed Chrystusem. Tak jest. Mniej więcej tam 7-8 wiek. I znowu, jak się cofniemy wcześniej, to już widzimy, nie ma prawa rabinicznego, nie ma prawa rzymskiego. Mamy prawo mojżeszowe. Od kiedy ono istnieje? 15 wiek przed naszą erą. Tak jest. I znowu cofamy się jeszcze wcześniej. I co, nie ma praw rabinicznych, rzymskich, mojżeszowych? To co, nie ma żadnego prawa? Jest Boże Można robić, co się chce. Jest Boże prawo moralne, dekalog, jest prawo grawitacji. Są prawa.
Są prawa czasami dynamiki. Rozmawiam z przyjaciółmi ewangelikami, z różnymi osobami, które starają się udowodnić mi, że łaska, łaska i tylko łaska. I wtedy mówię, chwileczkę, jeżeli nie ma prawa, to nie potrzebuje łaski. Czy przed tym, zanim Mojżesz otrzymał prawo, znajdujemy jakieś pisane wersje prawa wśród innych kultur, narodów? No oczywiście. Najsłynniejsze chyba prawo Hammurabiego. Mhm. Tak, i ono było zbieżne z dekalogiem. Miało wiele, wiele podobieństw, prawda? Tak, niemniej jednak... Jak to się dzieje, że... Tak, chyba, że tam jest kontynuacja tej myśli. Pismo Święte pokazuje, że dekalog jest obecny mimo niespisania go na kamiennych tablicach o wiele wcześniej. Kiedy czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział pierwszy, czytamy o przykazaniu dotyczącym dnia sobotniego. Dalej w następnej historii, która pojawia się po wygnaniu Adama i Ewy z Edenu, mamy historię o Kainie i Ablu, gdzie mamy zilustrowane przykazanie nie zabijaj. Mhm. W następnych księgach mamy przedstawionego Abrahama, który przestrzega wszystkich Bożych praw i przykazań. I tutaj mógłbym zwrócić uwagę na sytuację, kiedy Abraham znajduje się przed Faraonem, któremu podoba się żona Abrahama, nazwana jego siostrą. Tak? Czyli kłamie. I mamy tutaj kolejne przykazanie, na które powołuje się tym razem Faraon, mówiąc, dlaczego postępując w ten sposób, dając mi swoją żonę za żonę, tak, narażasz moje życie na śmierć. Czyli cudzołóstwo też było sprawą, która była znana wcześniej. A więc chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że Pan Bóg, dając 10 przykazań narodowi izraelskiemu, według Pisma Świętego podkreśla to bardzo wyraźnie, że te przykazania nie są dane tylko narodowi izraelskiemu, ale narodom. Mhm. Czy może to zabrzmi bardzo trywialnie? Czy Pan Jezus przestrzegał tego prawa? Jak najbardziej tak. Czy naśladowcy Pana Jezusa przestrzegali tego prawa, tego, które jest od samego początku? Ja wierzę osobiście, że to Pan Jezus jest autorem tego prawa, jak i stwórcą ziemi, jak i nas. Ja myślę, że Pan Jezus jest ucieleśnieniem tego prawa. Tak, On przyszedł dokładnie pokazać, co to znaczy wypełniać to prawo. Chciałbym zwrócić uwagę też na jedną rzecz, że według Pisma Świętego miłość jest konkretną zasadą postępowania i chcę zwrócić tutaj uwagę na pewną zbieżność tekstów Starego Testamentu mówiących na temat tego, co znaczy miłować Boga, z tekstami Starego Testamentu. I kiedy otwieramy drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 20, tam w jednym z 10 przykazań Bożych Pan Bóg definiuje, co znaczy miłować Boga. 6 wiersz 20 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej mówi o tym, że Pan Bóg okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy Go miłują i przestrzegają moich przykazań. Jest to jakby echo tego stwierdzenia, słyszymy słuchając wypowiedzi Jezusa, który zwracając się do uczniów i do czytelników Ewangelii, mówi, że jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. A więc tutaj Jezus wyraźnie podkreśla, że owocem miłości do Boga jest konkretna postawa związana z posłuszeństwem. Mamy tyle różnych praw. A gdzie w tym wszystkim Ewangelia? I tutaj prosiłbym Was o taki swój komentarz, podsumowanie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, takie ostatnie przesłanie. Kropka nad i. Ewangelia to dobra nowina. Kiedy czytamy dekalog, to on zaczyna się w zasadzie od dobrej nowiny, która jest bardzo mocno powiązana z późniejszymi tekstami, z następnymi tekstami przedstawiającymi pewne zasady regulujące stosunki między Bogiem a człowiekiem i właśnie ten wstęp do dekalogu mówi nam o tym, że Bóg jest dobroczyńcą najpierw narodu izraelskiego,
ale potem, kiedy zastanowimy się nad tymi słowami, możemy zobaczyć także prawdę mówiącą o tym, że Bóg jest naszym dobroczyńcą. Albowiem w 8 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, 34 wierszu, Jezus Chrystus mówi: każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A więc jeśli pamiętamy o tym, kto jest naszym dobroczyńcą, Bóg, Zbawiciel, który oddaje swoje życie w Jezusie Chrystusie, to dalszy ciąg dekalogu mówi: to nie będziemy czynić tego, co się Bogu nie podoba. I tutaj wymieniamy wszystkie 10 przykazań. Dziękuję bardzo. Jakieś jeszcze macie podsumowania? Tak jak prawo Boże jest odzwierciedleniem charakteru Bożego, można powiedzieć na piśmie czy słownie, tak Jezus jest jego ucieleśnieniem, ożywieniem. Jest to wspaniała, dobra nowina, bo chyba wszystko chodzi o to, aby kochać ludzi, kochać Boga, a prawo to jest nic innego jak instrukcja, jak to robić dobrze, żeby się nie pozabijać i żeby każdy był szczęśliwy. Jezus pokazał, jak to zrobić, żeby każdego kochać, żeby kochać Boga, słuchać się Go i był... Pomimo chwil smutnych, można chyba powiedzieć, że Jezus był szczęśliwym człowiekiem i pokazał nam, jak to szczęście otrzymać, podążając Jego śladami. I przestrzegając prawa. Tak, no tym samym, no, tak. Chyba, że masz lepszy sposób. Na pewno był bardzo ciepłą osobą, skoro dzieciaki do Niego się garnęły, grzesznicy, prawda, różni ciągnęli do Niego. Bardzo, ale to bardzo podoba mi się zdanie z książki Życie Jezusa, parafrazując... Sens jest taki, kiedy w końcu poznamy Chrystusa, co jest naszym przywilejem, zgodnie z Jego wolą, kiedy Go w końcu poznamy, nasze życie stanie się pasmem nieustannego posłuszeństwa. Kiedy poznamy Chrystusa, przestaniemy grzeszyć. Drogi widzu, mam nadzieję, że i ty skorzystałeś podczas tej lekcji, gdzie być może czułeś się zagubiony wobec tych wszystkich praw, które się pojawiają, wobec wszystkich nakazów, które słyszymy, które czujemy, że powinniśmy robić to i tamto, kiedy tymczasem spojrzymy na Jezusa. On jest najlepszym ucieleśnieniem tego prawa, tego, które jest najważniejsze, tego prawa, które daje szczęście i życie. I chociaż warto znać te wszystkie zasady, żeby jeszcze więcej rozumieć to, co mówi nam Pismo Święte, to, co jest wystarczające i najważniejsze, to znać Jezusa, patrzeć na Niego, ufać Mu i być Jego naśladowcą. I to jest nasze najlepsze prawo, nasz najlepszy przywilej i nasza droga i nasz przyjaciel, który zaprowadzi nas do swojego królestwa. Bardzo dziękujemy za Wasz udział w tym kolejnym studium. Zakończymy modlitwą oczywiście i tutaj poproszę Artura. Nasz drogi, kochany Boże i Panie, z całego serca dziękujemy Ci za przywilej studiowania Twojego Słowa. Drogi Panie, tak jak modlił się psalmista, prosimy Cię, otwórz Panie nasze oczy, abyśmy mogli oglądać cudowność Twojego zakonu. Drogi Panie, daj nam zrozumienie, kim jesteś i jaki jest, drogi Panie, rola Twojego prawa w naszym życiu. Panie Jezu, dzięki Ci składamy, że przelałeś za nas Twoją krew, abyśmy mogli żyć wiecznie. Proszę Cię, Panie, Twoje błogosławieństwo dla nas, dla wszystkich osób, Panie, które szukają Twojej woli w swoim życiu. Panie, proszę Cię, aby Twoje dobre dłonie były nad nami. Błogosław nas. Prosimy o to gorąco w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Dziękując za Twoje uczestnictwo w dzisiejszym studium, chciałbym zaprosić za tydzień na kolejną audycję, kiedy znowu otworzymy Pismo Święte i będziemy zastanawiać się nad tematem Chrystus a prawo mojżeszowe. Bardzo serdecznie zapraszam.